ćwiczenie. Oddech naprzemienny nozdrzami. Bardzo ciekawe ćwiczenie. Ćwiczenie z pranajamy. Ćwiczenie, które pomaga uspokoić system nerwowy, które dotlenia. Pomaga też, kiedy mamy kłopoty ze snem. Możemy sobie usiąść i poddychać w taki sposób i to rzeczywiście przynosi efekty. Osoby, które mają krzywą przegrodę nosową, troszkę narzekają, że jest im trudniej, ale w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi i możemy sobie na takie ćwiczenie pozwolić, to warto je zrobić. Najważniejsze jest to, żeby opanować technikę manipulacji palcami wokół nosa, bo to może być na początku trochę skomplikowane może nie przyniesie od razu takiego efektu, ale jak się nauczymy już, na czym to polega, to warto to ćwiczenie stosować. Ja to ćwiczenie bardzo często, wykonuję często z Państwem w trakcie zajęć. Bardzo lubią to ćwiczenie. I mówią, że po iluś cyklach oddechowych naprawdę jest im łatwiej. Poza tym to jest to ćwiczenie, które zawiera w sobie element ruchu, więc nie jest takie nudne. Dobra, to zaczynamy. Na wysokości twarzy unoszę prawą dłoń. Palcem serdecznym prawej dłoni zatykam lewe nozdrze. Prawym nozdrzem robię swobodny wdech. Następnie nie odwodzę palca serdecznego, dołącza kciuk, zatyka nos na chwilkę. Następnie odwodzę od lewego nozdrza palec serdeczny i robię swobodny wydech. Kiedy już mój wydech się skończy, robię lewym nozdrzem wdech. Dołączę palec serdeczny, mam zatkany nos, wstrzymuję na chwilę oddech i odwodzę kciuk i robię swobodny wydech dziurką prawą. Gdybyśmy chcieli wykonać schemat rysunkowy tego ćwiczenia, to byłoby wdech, wstrzymanie, wydech, wdech, wstrzymanie, wydech. No i taki cykl, wdech, wstrzymanie, wydech, wdech, wstrzymanie, wydech, to jest jeden cykl oddechowy. I takich cykli możemy zrobić kilka, tak? Tylko ważne, żeby zapamiętać, w jakim momencie i co się dzieje z naszymi palcami. Państwo często pytają, czy to może być kciuki wskazujący. Może być. Ja po prostu robię z palcem serdecznym tak jakoś. Nauczyłam się, więc też w ten sposób to ćwiczenie pokazuję, ale to nie szkodzi. Co jest ważne? Żeby się nie kulić, nie garbić, nie kurczyć, nie wyciągać brody, nie chować w sobie, tylko pamiętać o tej przestrzeni do oddechu. Czyli jeżeli to ćwiczenie wykonujemy w pozycji siedzącej, to nie zapadamy się w fotelu, tylko proszę zadbać o to, żeby pośladki miały kontakt z siedziskiem krzesła, żeby stopy były swobodnie, luźno ustawione na podłodze, równolegle, tak, żeby przylegały od palców aż po pięty i tak poczujmy, że one są stabilne, że tutaj dają nam oparcie. Opuszczamy ramiona, sprawdzamy to, czy one są opuszczone. Rozluźniamy szczękę. Możemy powiedzieć sobie w myślach, rozluźniam mięśnie twarzy. To działa. Jak zamkniemy oczy i powiemy, rozluźniam mięśnie twarzy, to rzeczywiście to się może wydarzyć. I spróbujemy to ćwiczenie zrobić jeszcze raz. Ja zrobię nie przerywając cztery cykle oddechowe. Jeszcze raz to omówię. Na wysokości twarzy unoszę prawą dłoń, palcem serdecznym prawej dłoni zatykam lewe nozdrze, prawym nozdrzem robię wdech swobodny, dołącza kciuk, zatykamy nos, wstrzymujemy oddech, potem lewym nozdrzem jest swobodny wydech, następnie wdech lewym nozdrzem, spokojny, głęboki, zatrzymujemy, wydychamy prawym, jeden cykl oddechowy. Omówiłam, spróbujemy sobie zrobić razem trzy albo cztery, jeśli w jakiś sposób to Państwu pomoże, to można zamknąć oczy. To jest zawsze jakieś takie też bycie przy sobie, być może bardziej. To zaczynamy.
Bardzo dziękuję. No i to ćwiczenie, tak jak mówię, możemy powtórzyć kilkakrotnie. To może być 10, to może być, nie wiem, 15 takich cykli oddechowych.